Witam wszystkich serdecznie z Cinematikonik. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Sąsiedzi na Bajecznej. Dzisiaj jest ze mną Kamilos. Ma? I w dzisiejszym odcineczku, jak pod tytułem możecie zobaczyć, zaczynamy sobie żniwa. I nie będą to byle jakie żniwa, ponieważ będą to żniwa bizonem. I na dodatek ten bizon nie będzie mój, bo mnie nie stać na bizona. Jak widać 14 tysięcy na moim koncie. Co to tam sąsiad dzisiaj będziesz robił, powiedz, co? Co ja mogę robić? Żniwa no nie są. Wiem. Dzisiaj będzie żniwa robił chłop. Czekaj, pokaż tego swojego bizona. Zaraz. Nie rozwali mi golfa. Dobrze, ja jadę zaraz w ogóle golfem do sklepu na wypożyczenie tego właśnie kombajnu. Nie patrz się tam. Tam pies. Co ten pies? Ten pies to jest jakiś naprawdę kozak. Chłop w domu siedzi, idę do psa, czekaj. Dobra. To ja jadę. Wywalaj z domu, kopa w dupę ci zasadzę. Kopa w dupę. Ja jadę Kamilosem golfa. Chłop nawet nie zgasił. A nie, zgasił, dobra, nieważne. Dobra, ja jadę na te żniwa. Chłop mi dał golfa, ponieważ jadę sobie do sklepu. Sorry za tak mało FPS-ów, ale zaraz będzie normalnie. Wiadomo, coraz więcej maszyn. Kamilos co odcinek kombajn zmienia, to wiadomo. Jest pod bizona mi w biegu. Czekaj, ja sobie ustawię automat. Ten golf serio jedzie aż 180? A. No chłopie, ja ten auto muszę oddać w całości. Chłop mnie pod kapliczko walnął. Dlaczego? Chłop mnie pod kapliczko walnął. Mogłem sobie na dzisiejszy odcinek kierownicę podpiąć, ale nie było czasu, bo my to nagrywamy na szybko. Chłop. Dobra, już nieważne, jest normalnie. Nieważne po jakim odcinku to nagrywamy, to jest bardzo nieważne. To jest bardzo nieważne. Chcę powiedzieć. O kurde, ten twój golf to zaraz wypluje wszystkie flaki. 6 tysięcy ten obrotu. Flaki, jak może golf wypluć flaki? O, czekaj, odpolą bizona i ocie chwyca, urwie mnie zaraz w tym kombajnie. Dobra, 60 FPS-ów, to bardzo dobrze. Okej, zostawimy tutaj golfa. Jak widać, nasz bizon tutaj już sobie stoi. I czeka. Uwaga! Ole, łos polił! Łop będzie teraz się zbizono. Gasimy, żeby paliwo nie uciekało. Dobra. No i co? My właśnie dzisiaj wypożyczymy sobie tego bizona. Jest on na testy, to nie jest mój nowy bizon. Biorę go na testy. Właśnie będę nim sobie robił. Ja cię nie słyszę nic prawie. Jak mnie nie słyszysz? Bo to tak drzemorda ten bizon, że... Segrewy cisz, kurwa. Dobra. Nie chcę, ja lubię tak. My sobie pojedziemy, tak się ten bizon właśnie prezentuje. Link do niego oczywiście w opisie, ponieważ czepialiście się ostatnio, ja że... Ja też dam pod swoim ten odcinkiem do niego link, bo on jest zarąbisty. Czekaj, gdzie dobra. Tu są dźwięki? Rusać już jest podstawiony pod polem, gdzie będę dzisiaj kosił, więc już przygotowany jestem. Chodź tak 6 na godzinę, czy dobra. 7. Dobra. Rzepak to kość 6 na godzinę. Dobrze. Te motowidła na bizona, podniosę. Nie tak jak ciebie. Dobra, jadę. No i w końcu jakieś żniwa bizonem robimy sobie. Na od nędzy do pieniędzy to jeszcze długo żniw nie będę robił, prawdopodobnie. To jakiś szwagier przyjedzie do ciebie. Nie, mówię o to chodzi, że jeszcze dopiero co z siebie były niedawno. To chodzi. A kto ci będzie kosił? Pożyczysz od kogoś kombaj, czy jak? Jeszcze nie wiem, bo to tam... No nie wiem, no. Jeszcze się zobaczy. Prawdopodobnie sobie albo wypożyczę sobie ten kombajn, który się podczepia do traktora, albo po prostu wynajmę kogoś tak jakby, nie? A sam bo możesz bizona z 0,40 sobie wziąć, on jest w tym paku. On ma 3 metry header. Wiem, wiem. No i okej, dojeżdżamy sobie na nasz rzepak. Jak widać tutaj rusacz z czepką już podstawiony. Więc na spokojnie. No i dobra, możemy sobie... Jak to brzmi? Zaczynać. Jak posłuchajcie teraz sobie dźwięków tego bizona. Ło. Normalnie są takie świetne, chłopie. To już jest drugi bizon na w ogóle moda, który ma dźwięki z Reala. Pierwszy jest od Ziaro, od prezesa Ziaro. Ten nie wiem od kogo jest akurat. Od kogoś na pewno. Jest no tak, tylko nie zagłębiałem się w to zbytnio. Nie no i kosimy sobie rzepaczek tutaj. Wiem, przepraszamy też, że te odcinki tak jakby są
wiecie, że w jednym robimy na przykład siewy, a w drugim już żniwa, nie? Na przykład tylko daję, bo siewów nie robiliśmy, ale po prostu większość czasu to my gramy sobie po prostu z odcinkami i to? Jest to taka seria, no nie gramy tu jakoś strasznie realnie, wiecie, że kurde, tak jak na przykład No Dance do Pieniędzy, że powolutku wszystko pokazuje, tylko tutaj sobie gramy, wiecie, że gramy i spoko jest. Czy realnie też, ale nie tak za bardzo, tak nie mocno. No, gdyby porównać z Od Nędz do Pieniędzy na przykład, to tutaj by nierealnie wyszło. Ja mam takie plany na te Od Nędz do Pieniędzy ostatnio, poplanowałem sobie. Chłop ma plany na kanał, nagle ma plany na Od Nędz do Pieniędzy, potem jeszcze na nowe serie, jeju kochany. No co, trzeba wbić w końcu 600 subów, bo już, no kurde, trzeba przyspieszyć trochę ten proces. O, a na 600 subów bardzo fajna jedna rzecz, także dobijajcie. Dowiecie się, już w sumie wiecie co będzie, bo ten film oglądacie w sobotę. Także piszcie w komentarzach, jak wam się podobał ten tydzień, bo... Właśnie, już będziecie wiedzieli, znaczy nieważne, bo my to nagrywamy... Tydzień wcześniej. Potem. Nie, to jest, Jezu kochany, niedziela. Dzisiaj jest niedziela, nagrywamy to tydzień wcześniej, także... Tak zwykle my. Przygotowuję się właśnie do tego daily. Dzisiaj właśnie jest sobotę i niedzielę, strasznie dużo filmów. W niedzielę to chyba było Rocket Link na kanale, więc fajnie, ponieważ jutro również będzie chyba, na pewno był. Był. Dobra. Był, ja ci powiem, że ten rzepak bardzo ładnie sypie. Bardzo ładnie. Nie wiem, ja... Prawie skosiłem pole, mam tonę 300 tego owsa, zaraz tam przyjdę do ciebie. Ile kosisz na godzinę? O kurna, zapomniał. Miałem 7. Właśnie tak mówię, tak 7 koś. 6, 7, bo rzepak to wiesz. Dobrze, żebyś powiedziałeś, bo ja 10 jest. Nie. Ja 6, 7 jeżdżę, chłopie, wiesz jak to monotonnie idzie? Ale ty niby tylko 3 km mniej, ale jednak widać różnicę. Widać. No, bardzo. Strasznie. Chłopie. Bizon też ma panel IC, ale my niestety nie wiem dlaczego to nam nie działa. Dobrze, że dzisiaj nie jest piątek. Jak to nagrywamy. Ten Bizon ma wielki header, chłopie. Taki jeden pasek zbieram na przejazd. A ten pasek jest wielki. Ty miałeś na festo ogólnie brać inny kombaj, ale jednak bierzesz ten. Zrezygnowałem. Wziąłem Bizona, bo ogólnie spodobały mi się bardzo dźwięki po prostu, bo najbardziej to dźwięki mi się podobają w tym Bizonie. Wygląd też, właśnie, ale najbardziej tego Bizona chciałem, bo dźwięki w nim są pochwałowe. Zarąbiste są dźwięki, ci powiem, więc dlatego sobie go wziąłem. Drugi też jest taki, tylko że tamten to jest w ogóle kosmos, bo tamten ma 50 konfiguracji od prezesa Ziaro. 10 konfiguracji samego Bizona, czaić to? Nie. Prosiłeś już, czy jeszcze? No już kończę właśnie, więc co? Mamy już 8 minut. Dobra, ja jadę na soję, słuchaj. Ja jadę na soję. To jedź. Bo ogólnie miałem tylko dzisiaj rzeka. Ja ci 60 tam przywiozę na soję z drugą przyczepą, dobra? No to przyjedź. Ja tu rusacza postawiłem. No i zobaczymy, ile będzie tego rzepaku z tego pola. Zaraz zobaczymy. I następny odcineczek tej serii będzie już jutro u Kamilosa prawdopodobnie. Także spoko. Jak nagramy to w ogóle? Nie no, nagramy. Gramy. Mamy tydzień. Dobra, no i wysypujemy. Bardzo fajna animacja z wysypywania, bo niektóre kombajny mają tak jakby, wiesz, po prostu wysypują, ale tak dziwnie, nie? A ten, jak widać, ma dopracowaną. Nawet nie wysypywałem, ale zaraz się prawdopodobnie wysypę, tylko wezmę ci tą 60. Okej, to jest włączone. Dobra. Jest to włączone? Nie, ja tu rusacza zostawiam, ja jadę na kolejne pole. Na soję. Dobra. Ja już ci tam podstawię 60. A w następnym odcinku, to znaczy za 2 odcinki, ale w następnym odcinku moim będziemy sobie kosić tam pszenicę, jęczmień, bo jeszcze nie dojrzałe, bo wiadomo, że rzepak jest ten, to się szybciej kosi. Chociaż tutaj widzę u sąsiadów, to jeszcze nie dojrzał rzepak. Twojego sąsiada to jeszcze jęczmień nie dojrzał nawet.
Dobra, idziemy sobie. Jest skoka. Łap mojego golfa. Także co, ile łapeczek muszę zostawić? I jak będziesz tam pod polem z soją, to weź powiedz mi, dobra? Dobra. Zostawcie pod tym filmem, myślę, ile łapeczek. No na standardowe 50 łapek, myślę, że jak zostawicie, no to będzie bardzo fajnie. I wbijajcie sobie ja jutro na kanał. Ja cię widzę, jak tam jedziesz drogą, ty. Wbijaj to sobie jutro na kanał, ponieważ jutro prawdopodobnie będzie druga część z nauki Kamilosa Rocketlinga, także spoko. Prawdziwi drwali nie będzie. Szkoda, że tu przy gazówki nie można dać. W bizonie tego prezesa Ziaro, że jak wysypujesz, możesz dać sobie normalnie przy gazówkę. Chłopie! Prawie walnąłem w samochód i przystanek. Przystanek? Nie. Dobra, dojeżdżam już sobie na tu soję ogólnie, więc zaraz będziesz mógł ten. Już no, jestem. Przejeżdżaj, uważaj, chłopie, bo zaraz powiedzie. Znak walnę. Dawaj, czysto, wjeżdżaj. Znak był walony. Wjeżdżaj, bo czysto, chłop jedzie. Siema. Chłop przysta. Nyga. O, siwy. Ale fajne, weź se zewnętrzną kamerę i zobacz, jak ty tam przełączasz te rzeczy. No właśnie wiem, właśnie chciałem mi pokazać, zapomniałem. Odpoloj tą maszynę. Dobra. O, dał mu na zimnym. Ale 7 na godzinę, nie 10. Ale mu tam bał. Ale dym. Ale ładnie kosi. Ładnie. Tu ogólnie w ogóle pole obok jest dopiero zasiane, więc... Nieważne. Nieważne. Ale ładnie idzie. Ja tu ostatnio opryski robiłem chyba, nie? Co? A, i w ogóle chcę jeszcze omówić jeden temat, jakie serie są tak jakby główne, jakie są poboczne. I zdecydowałem w sumie tak, że na przykład Prawdziwi Drwale są poboczną serią. I na przykład w Sąsiedzi na Bajecznej można powiedzieć, że też są, ale tak nie do końca, bo no bo niby ukazujesz tylko raz na tydzień, to taka no poboczna, ale nie poboczna, o tak powiem. Dwa razy na tydzień. No ale mówię u mnie, nie? No to u ciebie tak. U ciebie jest główna, bo ty tam masz chyba dwie serie na razie tego. Chłop w ogóle na stosunku. Na razie! Na chłop po co na wyłączyłeś bizona? O nie, znowu będzie przygotował. Uciekaj, uszy zatykaj. Urwie! O nie! Ale mu dał! Czekaj, wezmę to na 10. No i tak wyglądają właśnie nasze żniwa. Nie da! A, jeszcze chcę powiedzieć, że prawdopodobnie jak ten film wleci, to prawdopodobnie Kamilos ma 100 subów, chociaż jeszcze nie wiemy, bo nagrywamy go tydzień wcześniej. Nieco nie, Kamilos? We trochę... no. Ale weź 7 na godzinę, nie 10. A. Bo ja gadam. Z soją to możesz jeździć tam 8-9. No wiem, bo soja ten. Podnieś może co? Cicho, ja się od świadka i cytrusa nauczyłem. Nie no, żartuję. Dobrze, że nie jeździsz jeszcze po górach. Po górach. A żebyś wiedział, że w 17 jeździłem. Ale chłop weźmie. Jezus, co to było? Co? Ten bizon dał jakąś przygazówę. Jezus, jak głośno. Czekaj, ja wysiądę, bo mi uszy urwie. Chłop wysiadł podczas jazdy. Nie wolno. No i wbijajcie co do Kamilosa, bo właśnie nie wiem, czy już ma 100 subów. Prawdopodobnie ma, bo tam chyba 10 ci brakuje wcześniej, jak nagrywamy, także myślę, że na cirku tydzień. Po 11. No to 11. A miałeś 92 przecież. No ale... zresztą czekaj, zobacz. Telefon mam przy sobie. U mnie możliwe, że... bo mamy takiego tak jakby nowego członka, możemy powiedzieć, naszego teamu. I możliwe, że jak ktoś zna takie gospodarstwo jak Yermokszyn, to możliwe, że nagram kiedyś z tym kolegą właśnie odcinek z Yermokszyn, także no, zostawcie mi 100 subów, bo będzie odcinek bardzo fajny z Yermokszyn, bronowanie. No i nowa seria ogólnie miała tam być, nie?
Albo no, nowa seria, tylko ta Germ Auction to będzie jeden odcinek, a ta nowa, ten, no też, nowa ja seria właśnie, to będzie, wiesz. Ja właśnie w tym tygodniu prawdopodobnie w wtorek czy środę pojawi się chyba prawdopodobnie też kolejny taki film specjalny z farminga. Nie będzie to żadna nowa seria, tylko taki pojedynczy. Będą tam żniwa bizony na mapie Bolusiowo V7, ponieważ bardzo mi się spodobała. Bolusiowo? I będę tam chciał zrobić. Jeszcze tylko nie... Weź nie bizona tego, tylko weź Z040 albo Z055. Wiem, wiem. Tylko jeszcze właśnie żeby nie wiem... Żeby nie brać ciągle. Tylko jeszcze nie wiem, czy będę z Kamilosem, czy nie, ale to się zobaczy. Ja tam właśnie mam na Bolusiowo takie gospodarstwo, tam mam Ursusa 16-14 jakiegoś, no, case'a malutkiego. Bo w tym tygodniu u mnie się pojawił właśnie odcineczek z zwiedzania tamtej mapy i czy fajnie ten... Mi się podobała mapa. Także spoko. Już ty nagrałeś to zwiedzanie? Tak, dzisiaj nagrywałem. Nagrywałeś czy nagrasz? No nagrywałem już mam nagrany. Ale balon za nami leci, normalnie. Chyba zdjęcia nam robi. Balon! Ile ty masz tam w zbiorniku w ogóle? 2 tony. Obkosisz? Kosz. Nie, trzeba było tej 60 tutaj przywozić nawet, tak dobra. O, 16 minut filmu już mamy, więc powoli będziemy kończyć. Uch, ty przygazowo możesz podnosić ten header, a nie dawać mu. Na zimnym? No przecież podnoszę. Nie, tylko... Ale wyłączasz header. Cały komba i później daję przygazowo i chcę używać. Ja nie wiem, co ze mną jest nie tak. Zamiast podnosić header, to ja z przyzwyczajenia po prostu go wyłączam. I ja tak zawsze miałem. Ja na enter zrobiłem. Ja tak zawsze miałem, ty nie? Pamiętasz? Bo to było, bo w tych starych farmingach chyba nie było podnoszenie opuszczane, tylko było w 17 włączenie było dopiero. W 15 nie było, w 17 dopiero chyba się pojawiło. No właśnie. Podnoszenie headera. Pamiętam, jak w 11 grałem, to trzeba było zawsze każdą maszynę wyłączać. No chłop znowu wyłączy, nie. Ja na chciałem podnieść. Chciałem podnieść, ja chciałem nie ten przycisk. Ja mam na 2 przyciski podnoszenie, na V normalnie i na Enter na tej prawej klawiaturze, na tej dodatkowej. Ja mam pod V, nie? Bo ja nie zmieniałem ja nigdy zazwyczaj ustawień, nie zmieniałem zazwyczaj, bo sobie... Ja pamiętam, jedynie zmieniłem ustawienie w 17 na wysiadanie z traktora, bo było pod E. A później zmieniłem pod F, bo w GTA za dużo grałem i przyzwyczaiłem się do GTA, ale teraz już jestem przyzwyczajony, nie? Także. Dobra, wysypiemy się teraz. Jakby nie było. No i powoli będziemy sobie kończyć dzisiejszy odcineczek, także. Gitara. A fajny dźwięk jest wysypywania. Dźwięk jest taki sam, normalny, tak jak ogólnie w farmingu. Nie, weź se wysiądź i posłuchaj. Słyszysz takie strzelanie? A, to co bizon wydaje, a no to wiem. Ale mi chodziło o samo wysypywanie, bo samo wysypywanie tak samo. Dobra, jedziemy na gospodarstwo, już nie? Jedziemy. Jedziemy, chłopie. Boże, jaka ta 60 brudna. Ja biorę bizuna. Ta 60 taka brudna, chłopie. No, bierz, bo jeszcze trzeba będzie pszenicę i jęczmień skosić. Ale ci powiem, ta 60 taka jest brudna. Zaraz umyjemy weź sobie. Weź mi tam powiedz, czy kto jedzie, czy nie. Łe! Już zakończyłeś nagrywanie, czy jeszcze? Nie no, ja teraz jeszcze nie zakończyłem przecież. Chyba nic nie jedzie. Jedzie coś? Chyba nic. Nie jedzie, nie dobra, jedzie. Dobra, dwójka wlazła i trójka. Przed szaleniec. No, także tak się przedstawia dzisiejszy odcineczek, także wbijajcie sobie jutro na kanał, bo prawdopodobnie pojawi się druga część z nauki Kamilosa Rockendlingu, i także... Bo naprawdę ta gra mnie wciągnęła. Ale nie mnie nauki, tylko ja będę ciebie uczył. No, o to mi chodzi, nie? Tylko to tak dziwnie zabrzmiało nauki Kamilosa. Nauki Kamilosa. Że ty jakbyś mnie uczył chłop, myślę, że chłop tu skręca, o drugi jedzie. Nie. No kurde, chciałem uniknąć wypadku pod kapliczką, no. Chłop ciśnie tym bizonem tam.
O nie, jedzie jakiś zielony opoludek. Zielony opoludek. O nie. Pojechał. Dobra, to ja jeszcze sobie umyję 60 i już kończymy odcineczek. Ja się w ogóle zmieszczę w tej bramie. Czekaj, zawroda! No sąsiada polu postaw najwyżej, jak się nie zmieści. O kurna, nie z tej strony, nie na ziemię. Czekaj. Nie na nie. O, teraz. Dobra, wysypujemy sobie tutaj. Ja nie postaw sobie tego bizona, ja ci tutaj go postawię. O kurde, silos to jest taka wygoda, bo wnet do pieniędzy to ja chyba dopiero w 50 odcinku będę miał silos. Jak w ogóle dożyjesz tego 50 odcinka? No chyba bo jak nie dożyjesz, to co będzie? Szybciej wyjdzie chyba nowy farming niż zrobię 50 odcinek. Bo sto prędko... W ogóle z jakiejś serii u siebie na kanale. Ale słuchaj, nawet gdy wyjdzie ta 21, to i tak od razu nie zakończę nagrywać tych serii, bo wiadomo, że jak wyjdzie, to nie znaczy, że od razu wyjdą jakieś fajne mody, nie? No właśnie. Tylko jak wyjdzie ten nowy farming, to i tak tam jeszcze... Tylko tam i tak ten nowy farming dopiero pod koniec roku wyjdzie. Tak, ja tak myślę. Bo dopiero w następnym. Nie, już w tym roku moim zdaniem, bo i tak przedłużyli już. Bo powinien być w tamtym roku. Powinien być, ale oni robili specjalnie na PS5 i Xbox. Wiem, wiem. Dobra, umyjemy sobie naszą 60, ale lagi i farmie. Dobra, także my myjemy. Bizon mi się nie mieści do wiaty. No to masz problem, Kamilos. No kurde, no trzeba będzie coś z tymi lagami zrobić, ale po prostu to jest nie wina już naszych komputerów, ani już ten, tylko to wina jest tego, że tym więcej jest tych modów wszystkiego, to gorzej gra działa i tyle. Ogólnie nowy nabytek sobie też kupiłem, ale to u mnie na odcinku będzie go widać. Może u Matiego też było widać, ale na pewno nie całego. O nie. No dobra, także my sobie będziemy kończyć dzisiejszy odcineczek, także ja zgaszę sobie moją 60-tkę. O, chłop podstawił mojego kochanego bizonka, który nie jest mój. Także co, tymczasem było wszystko. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę. Bierzcie sobie już jutro o godzinę 17, będzie kolejny odcinek z nauki Kamilosa. Właśnie, znaczy, że nie będzie uczył oczywiście, o to chodzi. Także co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Siema. Ale mu daje.